większości przypadków po laserowej korekcji wzroku korekcja jest bardzo stabilna. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, że wada może się mimo wszystko dalej pogłębiać lub zmieniać. Na przykład przy dużej krótkowzroczności, przy dużym astygmatyzmie lub przy większości korekcji starczowzroczności. Wtedy trzeba odczekać kilka miesięcy i ewentualnie można ponownie taką wadę poprawić. Czy wada wzroku powróci lub nie, to zależy tylko od tkanki pacjenta, czyli od materiału genetycznego, który pacjent przynosi ze sobą.